Jest tu jeden korytarz, poza tym, którym szliśmy, gdzie można wejść pod to. Nie będziemy go pokazywać, chyba że ze środka, ale nie pokażemy, w którym miejscu. Zresztą powiem szczerze, wiem gdzie jest, ale jeszcze nigdy nie podchodziłem do niego. Także zobaczymy może dzisiaj. Czy lubisz wyprawy w poszukiwaniu przygód? Ja tak, i to bardzo. Ale w pojedynkę z czasem może być monotonnie. Aby przełamać nudę, postanowiłem wybrać się w podróż po kraju. Na moim kanale Przygody Starskiego zapraszam Cię na nową serię filmów Starski on Tour, moja wielka wyprawa. Przejadę setki kilometrów przez kilka województw i zwiedzę kawał Polski po to, aby spotkać się z kumplami z YouTube i wspólnie ruszymy ku przygodom, podążając śladami historii. Kolejny pancerzek, też naprawdę ciekawy, też z niespodzianką i to całkiem sporą. Ten został po prostu rozłożony, tak jak tędy będzie wygodniej. Czyli rozłożony jak? Samą detonacją? Tak. Ten obiekt, no jak widać, ściany są po prostu porozkładane. Rozleciał się jak kostki domina. Ciebie można przeklinać? No możesz przeklinać, to najwyżej wyciszę. No musiało tutaj nieźle pisknąć. Naprawdę, musiało być walnięcie takie solidne. Jeszcze mocniejsze niż z tą kopułą. Popatrz. I tu jest szybkie. Bo teraz rozumiesz, o czym mówię. Tu jest kolejny szyb. Masakra, jest potężny, głęboki. No, ten nie jest jakiś specjalnie głęboki, myślę, że jakieś 15 metrów może. Ale jest jak dosyć to powiedzieć? Szeroki. Tak, dosyć szeroki. Jego średnica jest zdecydowanie większa od poprzednika. A ten, który wspominałem, że wchodziliśmy po linach, jest jeszcze troszeczkę szerszy, natomiast sporo głębszy. Zauważmy, że leży na nim kawałek bunkra. Kawał ściany po prostu się odłupało po wybuchu i tak się ułożył elegancko, można powiedzieć. To jest fajny obiekt, natomiast jakby tutaj nie ma co w nim zwiedzać. Jest rozbebeszony dosyć solidnie. Natomiast o tutaj drzwiczki były. Takie malutkie na czterech zawiasach. Tak, takie malutkie jak są w szafkach nad lodówką na przykład. Kuchenne szafeczki takie. Tutaj mógłbyś powiedzieć dziecku, kochanie, wyciągnij sobie serek. Tak. Dziecko musiałoby całe przedszkole zaprosić. Idź po traktorek i wyciągnij serek. Tak. Tutaj mamy zachowaną w fajny sposób płytę strzelniczą. No i tam z drugiej strony jest pomieszczenie. Natomiast też podwalone niestety. Z drugiej strony za tą płytą, tak? Za płytą, tak. Ale jest zasypane. Niestety. No dla niewprawionych, nieuważnych eksploratorów to są niebezpieczne obiekty. Nie są może jakieś specjalnie trudne, natomiast... Co może z tej strony pokazać, fajnie to wygląda. Czyli dla takich laików jak ja. No sam bym tutaj się nie zapuścił. O, bez przesady. A z profesjonalistą Tomaszem. Akurat nie uważam Cię za laika, bo jesteś człowiekiem, który po pierwsze myśli, a po drugie ma pojęcie o tym. Także nie przesadzajmy. Skromność fajna rzecz, ale też bez przesady. A tutaj na tej ścianie umieszczone były różne elementy, których zadaniem było chować w sobie różnego rodzaju broń. Czyli tu na przykład stała czeska armata, która była testowana w tym miejscu. Są obiekty, których zadaniem było pilnowanie rzeki Odry, bo już w tym momencie jesteśmy tak naprawdę, no już teraz dużo jest drzew, ale tu już rzeka Obra, rzeczka właściwie. Tutaj, to co z niej zostało, pewnie w latach świetności nie, była nie, potężniejsza, nie, nie. Cały czas taka była. To jest struga taka, struga. Ale taka dobra. Rozglądam, o właśnie gdzieś w którymś z tych obiektów jest wejście. Tylko nie wiem dokładnie w którym.
Tak jak mówię, jeszcze mi się nie udało wejść. Do tego obiektu schodzi się normalnie, bez żadnych... O, to chyba tu jest. To też zupełnie, powiem ci, nie pasuje mi to. Nie pasuje mi to. Oha. Niesamowite wejście. No to wygląda jak sztolnia. Jak sztolnia. Tak mniej więcej większość sztolni wygląda. No istnieje, bez liny to tutaj wolałbym wchodzić, ale istnieje opcja. Czyli tu nie wchodź. No nie w tym, nie tym razem. Bo padnięcie tam, no może nie byłoby śmiertelne, ale... Nieprzyjemne jest i ci... Jest duża opcja na to, że jakieś uszkodzenia, potłuczenia... I później ciężko się wydostać by było już. Tak, tak, tutaj już zdecydowanie. To jest to piasek, który się obsypuje. A tak wyglądają rękawiczki po eksploracji. Już do wymiany. Kiedy beton jest taki ostry, no ma ostre krawędzie. Beton niekoniecznie, natomiast zużycie, mimo wszystko... Te łapy trzeba pilnować, zabezpieczać i... No i głowę przede wszystkim. No właśnie płakałem dzisiaj, że nie zabrałem kasku. Nauczyłem się już chodzenia w kasku. Czyli kask to nie jest żaden wstyd, nie. Tylko wręcz odwrotnie. Jest bardzo wskazany, bo mimo czapek z daszkiem... Zawsze musisz założyć w jednym kierunku. Nie do góry, tylko tak, jak czapkę. Żebyś tak nie zakładał. Zeszliśmy do kolejnego obiektu. Ale powiedz, jak fajnego obiektu. No tam na tyle fajnego obiektu, że Tomasz jest bardzo zachwycony, iż udało nam się znaleźć ten tunel cały. Znaczy może nie jest to ewenementem, że go znaleźliśmy, natomiast nigdy nie było okazji eksplorować, zaglądać tego. Korci nie, żeby tam wleść. I to bardzo. A. Na drodze stoją pręty, grube jak kciuk. No tu można byłoby przejść i zawał górą idzie. Natomiast no w tym momencie nie jest to najłatwiejsze zadanie, ale jest do zrobienia i kawał korytarza jeszcze dalej. No szkoda, że łopaty nie mamy, przynajmniej jakiegoś kawałka kija, bo tutaj się uwalimy na 100%, to nie podlega dyskusji. Tego korytarza tam ile jeszcze? No z 50 metrów myślę, że jest. Jak nie więcej. Jak myślisz, ile tam jest? No ty masz w takich obiektach chyba lepszą orientację. Moim zdaniem dobre 50 metrów tu jest. Chociaż... Może być mylne to. W końcu nie przyszedłem tutaj jeść kremówki. Tylko trzeba się tam dostać. Także można się uwalić. Chociaż mogę się tu nie zmieścić. Kurde. Bo ja jestem słusznego wzrostu. Ale jakbym to tutaj trochę... No to by trzeba było dużo kopała, tutaj już się zaczyna glina. No, ale jakby była łopata, czyli widzę, że to następnym razem trzeba po prostu wziąć ze sobą łopatę i się tam przekopać, no bo ja się tu nie zmieszczę. Kurde, no świerzbi mnie. Czy jest tu coś, czym można by było pokopać trochę? Pewnie nie ma. Nikt pewnie szpadla nie zostawił. Chciałeś powiedzieć, że lepiej, żeby nie było? Nie, tego nie powiedziałem. Tylko myślę, że szpadla raczej nikt nie zostawił. No nie, szpadla nie. Natomiast mogą być jakieś elementy, które dzięki którym dużo łatwiej będzie cokolwiek pokopać. Mam w kieszeni laskę dynamitu. Czy to wystarczy? No, trochę za dużo byśmy tutaj narobili zadymy. Tylko kopanie czymś takim może zająć bardzo dużo czasu. Jednak jakieś tam sposoby, stare to stare, ale zostały z odkopywania pewnych elementów sztolni. Tu nie jest trudny obiekt do rozkopywania. Nie wiem, dlaczego nikt tutaj się nie postarał. Możliwe, że się zawał ponowił? No możliwe, no w końcu jest to piasek. Ktoś odkopał i się zawał ponowił. Możliwe. Teraz jest też pytanie, czy nie okaże się, że w pewnym kawałku, który odkopię, będą jakieś zawaliny.
Albo kolejne wystające pręty zbrojeniowe. Niestety, żeby się gdzieś dostać, to trzeba sobie drogę utorować. A jeszcze przyznam szczerze, tego obiektu nie widziałem. No i dlatego mnie korci, żeby mimo wszystko wleźć tam, zerknąć, zobaczyć. Niestety trochę jest roboty, aczkolwiek idzie bardzo ładnie. Jak turkuć podjadek, albo inny krecik. Czy jeśli masz takie do przebrnięcia zatory w tunelach jak ten, sobie jakoś robisz kategorię trudności, jakbyś to mógł ocenić takie to? To. To nie jest duże. Jako najmniejszy problem. Może najmniejszy to nie, bo trzeba pokopać. Natomiast nie jest to zupełnie problem, szczególnie, że to nie są kamienie, tylko to jest piasek. Jak widać na załączonym obrazku, robota idzie dosyć szybko. Wszystko po to, żeby się tutaj po prostu przeciągać. Pod tymi prętami. A kopię tak dosyć dużo, żeby w miarę wygodne to było. Co prawda liczę na to, że nie będzie się to teraz obsuwać. To jest właśnie ludzka ciekawość, cholera jasna. Chciałbym zobaczyć, co jest dalej. Chyba mi się kończy ten kij. Teraz dobrze byłoby pewnie pchać w drugą stronę, nie? Nie za. Musiałbym się jeszcze wsunąć. Przed siebie. Dlatego troszkę stąd jeszcze wyciągnę. Już się zaczęło kupanie ręką. Na szczęście w tym momencie duże ręce dają większe możliwości. Robią robotę. Tak. Przedostał się Tomasz. Tu się udało? Wchodzisz? No pewnie, że wchodzę. Co mnie wchodzić? Włączę się z drugiej strony. Przeczołgaliśmy się z Tomaszem pod tymi prętami. Tomasz elegancko sobie poradził. Ja tylko mu świeciłem. Tomasz to wszystko wykopał własnoręcznie. No widzisz, to jest właśnie ciekawość. Tunel jest wysoki, jest podłoga, jest strop. Czyli pełna wysokość taka, jaka była. O, nie topesz. Mam nadzieję, że go nie obudzimy. Znaczy już go obudziliśmy. Z której strony jest? Z przodu. To, że może nie świecić na niego, to się nie wkurzy. Kurczę, no szkoda mi go trochę. Przy nietoperzu trzeba pamiętać, żeby się nie ruszać. No tak. No wtedy... Echolokacja. Tak. Nie no, kurczę, płoszymy go bardzo. Niestety, a tam jest wejście jeszcze dalej. Poleciał? No gdzieś się skitrał. Może poleciał dalej. No właśnie mówię, kurczę, szkoda go płoszyć jest. Piękny jest. Pełne zaskoczenie. No i tam się już trzeba czołgać. Chętnie bym się poczołgał, ale tutaj to już jest teren taki. Nic trudnego. Do. Jeszcze to nie jest trudne. Natomiast mówię, szkoda mi tego nietoperza. Ale on się gdzieś ukrył dalej, także chyba mu nie zagrażamy. Wleciał pewnie do tego tunelu
Jeszcze dalej. To nie jest tunel, to jest zawał po prostu. Tutaj były drzwi. Tak, ale ta dalsza część tak, tego to jest tunelu. Ta dalsza część tunelu, która wymaga od nas. O, nawet jest jeszcze odejście. Która wymaga od nas czołgania się. Czołgania się już nie po piasku, tylko tu będzie coraz bardziej błoto się robiło. Kamienie. Kamienie, a pewnie tu dalej błoto, kamienie, bo możliwe, że w dół będzie schodził lekkie nachylenie. Ale trzeba przyznać, że mega. Mega fajne. No mi też się podoba. Pierwszy raz jestem w takim obiekcie i w takim tunelu. Także dla mnie to jest piorunujące wrażenie. Najwyższa pora przyjechać, jak będziemy wchodzić dalej. Bo to jest w tym momencie stuprocentowo pewne. Zostaje tylko kwestia, jak tam wejść. No dobra. Zapraszam do wyjścia w takim razie. Zostawimy nutkę niepewności. Niepewności, niedokończonego tematu. Który będzie można obejrzeć na kanale Tomasza wkrótce, bo widzę, że Tomasz jest na tyle podjarany, że na pewno nie odpuści tego miejsca. Nie ma opcji. Także proszę śledzić kanał Tomasza i film się na pewno pojawi z tej eksploracji. Bo tunel robi ekstra wrażenie. No jest fajny, jest naprawdę fajny. Tutaj wiadomo, że trzeba przyjść z łopatą, żeby go troszeczkę odkopać. Wtedy jest dużo łatwiej i bezpieczniej przede wszystkim. Tak jest. Wchodzić. Jakiegoś sprzętu trzeba wziąć. No i przynajmniej pewnie więcej jak dwóch ludzi, co? Żeby nie, tak było. Dwójka to jest. Dwójka, minimum, dwójka nie, minimum, ale lepiej więcej osób. Ale to bezpieczniej jest iść dwie, trzy osoby. No wiadomo, że nie całą grupę wycieczkową. Dobre wyjście. Proszę cię bardzo. Dzięki. Ja zabieram torbę. Super. Przejście super. No, ale to jest pewne, że ciąg dalszy jest potrzebny. Zdecydowanie. To jest klatka schodowa i wejście do szyby. O, jakie tu zwierzaczki ładnie występują, nawet bocian czarny. To jest pierwszy korytarz, w którym szliśmy na samym początku. Tu szliśmy. No i właśnie, tu mam pewien dylemat, bo myśmy tędy szli i to jest miejsce, które odkopywaliśmy. I się czołgaliśmy. To oznacza, że tego piasku się tutaj dosypało bardzo dużo. Wątpliwe, żeby ktoś celowo zasypywał, nie. Utrudniał komuś przejście. Raczej z góry leci. Tym zawałem, co tutaj widzieliśmy, nie? Mhm. Sypie się co i raz. Pracuje ziemia i zasypuje na nowo. Tu jest ten największy... Nie, tam jest największy pancerwerk. To jest pancerwerk 865. To jest ten największy, natomiast tutaj mamy jeden szyb, tu mamy drugi szyb i tu mamy wszystko korytarze łączące, a to najprawdopodobniej miało łączyć z międzyrzeckim rejonem umocnionym. I tak swoją drogą to jeszcze wspomnijmy o tym, że to jest jeden z nielicznych obiektów na terenie międzyrzeckiego rejonu umocnionego, który brał udział w walkach. Tutaj rzeczywiście wymiana ognia była. Zresztą fajnie jest pokazane, jak wyglądają te wszystkie obiekty na tej linii. Stary dworek, Bledze, w starym dworku jest most. I tutaj są kolejne obiekty, Pniewy i tak dalej, Pniewo i tak dalej. Tu jest rzeka Obra, przy której właśnie stoimy i możesz pokazać, bo my jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Przy rzece Obrze i to jest tutaj. Ten most to jest rzeka Obra. Bardzo ładna zresztą rzeczka. Spływy kajakowe się tutaj odbywają, także ona jest drożna. W zimie dużo lepiej ją widać, natomiast jest naprawdę urokliwa. Poza tym, o, chyba żuraw poleciał. Proszę, jak widać na załączonym obrazku. Piękna rzeka, no w tej chwili widzę zasypiona trochę, także prawdopodobnie pływanie nie jest najłatwiejsze, ale... Ale świetnie się prezentuje. Tak. Nie jest taka... malutka, jak żeś na początku opowiadał. Bo ja sobie wyobraziłem jako strugę, którą
dużym susem tak naprawdę z rozbiegu przeskoczysz. O nie, tu myślę, musiałbyś bardzo, bardzo się rozbiec i trafiłbyś może w połowę. Można by spróbować po tych drzewach przejść, ale zapewne są śliskie. A jak jesteś ryzykantem, to tak, to czemu nie? Z tamtej strony jest ten pierwszy obiekt. Tu. Tu jest ten pierwszy obiekt, gdzie wchodziliśmy. Tam kawałeczek dalej, nie widać tutaj. Natomiast tam są te obiekty, na górze są te obiekty, które zwiedzaliśmy później. Wiele z tych tuneli było drążonych metodą mimo wszystko górniczą. Były takie, które były ustawiane i później przysypywane, ale były również takie, które były metodą górniczą po prostu kopane. To wszystko zależy od ukształtowania terenu. Niemcy tak wszystko przewidzieli, żeby tu z sobą i teren, i dodatkowo woda współgrały po to, żeby obiekty nie były przytapiane. Jak zresztą w kilku materiałach mówiliśmy, w miejscach, gdzie mogły wystąpić problemy, były w specjalny sposób zabezpieczane, malowane. No tak naprawdę do dzisiaj tej wody tam jest niewiele, żeby wszystkie przepływy, upusty, spusty, odwodnienia były sprawne, na pewno nie byłoby w bunkach wody. Natomiast jest kilka obiektów, w których ta woda jest, bo zostały poprzytykane kanały, którymi ta woda się wydobywała.